Do drastycznych scen doszło w domu w Rozniszewie pod Magnuszewem w powiecie kozienickim. W wyniku awantury 43-letni mężczyzna zaatakował nożem swoją żonę. W obronie matki stanął 15-latek, który z wielokrotnymi ranami trafił do szpitala. Napastnik zadał kobiecie 20 ciosów w głowę, szyję i tułów. Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca. W wyniku prowadzonych przez policję poszukiwań został on odnaleziony w pobliskim lesie z ranami kłutociętymi brzucha. Następnie został zatrzymany i przewieziony do szpitala. Dziś zostaną wykonane czynności z udziałem podejrzanego. Będą one związane z ogłoszeniem mu zarzutów dotyczących zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Po ich wykonaniu zostanie podjęta decyzja w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania. Wyniki sekcji zwłok kobiety wykazały liczne rany kłute, które spowodowały krwotok będący bezpośrednią przyczyną zgonu. Prokuratura informuje też, że do tej pory w rodzinie nie były prowadzone żadne interwencje. Nie była ona też objęta procedurą niebieskiej karty.